Zajazd Piławki. Ten malowniczy obiekt położony jest w samym sercu Zielonych Płuc Polski. W tym miejscu podróżujący samochodem na trasie Warszawa-Gdańsk mogli na chwilę zrelaksować się nad samym Jeziorem Drwęckim i zjeść ciepły domowy posiłek. Restauracja takich gości miała wielu. Dziś lokal świeci pustkami. Wszystko przez ten wiadukt, który bardzo utrudnia wjazd do restauracji. Przyjęliśmy za dobrą monetę to, co tłumaczono nam, inaczej, to, co przekazano nam, czy chciano nam przekazać, pokazując, jak będzie wyglądała droga w Piławkach, a wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że naturalnie, gdybyśmy mieli tą wiedzę co dzisiaj, to zupełnie inaczej by te nasze rozmowy wyglądały i tak dalej. Natomiast wychodziłem z założenia, że rozmawiam z ludźmi, którzy są kompetentni, mówią prawdę, tak powiem, którzy chcą przekazać tą wiadomość, którą mam właśnie nam. Nic takiego nie zrobili. Zrobiło się tak, że właściwie rok temu dowiedziałem się, że tu będą wiadukty i jak to fizycznie będzie wyglądało, fizycznie. I to jest przerażające, tak jak Państwo widzicie, jest 200-250 metrów rusztowania, nad którym jest budowana ta jedna z tych nitek siódemki. Za tym rusztowaniem, gdzieś w tym, na tym rusztowaniu, w tym rusztowaniu jest jakiś kawałek wjazdu. I w związku z powyższym ci, którzy właściwie przejeżdżali do nas, dla których zostały te Piławki zbudowane, żeby to funkcjonowało, ci ludzie nie widzą, nie wiedzą. No myślę, że trzeba by było dużo dobrej woli albo wiedzieć, że rzeczywiście tu mimo wszystko funkcjonujemy, żeby tu wjechać. Mamy przy sobą przy siódemce wielkie, wielkie rusztowanie. Maszyny za rusztowaniem i na pewno nie pokazuje to, że my jeszcze tu działamy. Przy każdej budowie będą osoby, które będą w jakiś sposób poszkodowane i są to osoby, które są stricte w jakiś sposób lokalizacyjnie przy danej budowie. Także to jest tak jakby pana Rutkowskiego roszczenia dotyczące jego odcięcia od drogi numer 7 w jakiś sposób i utraty korzyści i zysków, tak, z prowadzenia tej działalności gospodarczej. W związku z zaistniałym problemem senator Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Orzechowska zwołała konferencję prasową, na której obecni byli właściciele zajazdu, burmistrz Miłomłyna, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz firmy Budimex. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, w jaki sposób impas rozwiązać. Poprosiłam również burmistrza miasta Miłomłyn, bo Piławki leżą na terenie miasta i gminy Miłomłyn, żeby wystąpić do niego o to, żeby zmniejszył albo rozłożył ewentualnie na raty podatki, dlatego że kilkaset tysięcy złotych podatków, które do tej pory ta restauracja gminie przynosiła, w tej chwili to właściwie można o tych pieniądzach zapomnieć i pieniądze z oszczędności, które zostały przeznaczane przez właścicieli tej restauracji na rozbudowę ośrodka, bo prawdopodobnie będą musieli zmienić charakter z restauracji na ośrodek wypoczynkowy, zostały przeznaczone na bieżące potrzeby i na podatki. Dlatego również występowali z prośbą o to, żeby można było jakoś im to umożliwić. Rozgorzałe dyskusje trwały prawie 2 godziny. Kto jest za to odpowiedzialny? Mnie to interesuje po prostu, bo wydaje mi się, że personalnie Państwo zawaliliście sprawę. Zostaliśmy zlekceważeni, zignorowani, a dla mnie jest to dowodem na niekompetencje osób, które się tym zajmują. Nie byliśmy przygotowani na to, że przez 7 lat nie będziemy normalnie mogli funkcjonować, bo to jest 7 lat. Od momentu, kiedy Państwo wysiedliliście ludzi, zrobiliście tu śmietnik i gruzowisko, nam zaczęły spadać obroty. A to, co tutaj przed bramą nagle któregoś dnia zobaczyliśmy, to była już eskalacja tych emocji i tego, co ja stałam osłupiała, bo ja po prostu tego nie wiedziałam. Polskie prawo jest tak skonstruowane w przypadku procesów inwestycyjnych, jeżeli występuje powyżej 20 uczestników procesu, społeczeństwo się informuje za pomocą obwieszczeń publicznych. I na każdym etapie było to robione. Specjalna strona internetowa do tego była
przy zatwierdzaniu dokumentacji czy przy uzgadnianiu dokumentacji samorządy lokalne były w to włączone. Czyli to jest nasza wina, że nie wiedzieliśmy, tak? Tak. Restauracja państwa Rutkowskich przynosi jedynie straty, ale z pomocną dłonią wyszedł burmistrz Miłomuna Stanisław Siwkowski. Ja ze tej strony to pomogę, ile będę mógł w podatkach, jeżeli to będzie zgodnie z prawem, to postaramy się pomóc firmie. To nie musimy podatków tam ścigać od razu, ale można te podatki rozłożyć na raty, można część umorzyć, no wszystko się, myślę, można zrobić. Jerzy Rutkowski oczekuje jednak więcej. Wszystko się sprowadza do tego, żeby usiąść z nami, porozmawiać, jeżeli w ogóle jest taka możliwość, a jak Państwo słyszeli pod dużym znakiem zapytania, rekompensatę z tytułu odcięcia na te 2 lata. Jarosław Kaczor, zastępca dyrektora oddziału w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po rozmowach również oferuje pomoc. Czy wystarczającą? My chcemy tutaj zapewnić, że dodatkowe oznakowanie, żeby można było już kierowca, który jedzie drogą, mógł z daleka być poinformowany o tym, że funkcjonuje taki zajazd, gdzie jest możliwość zjazdu. Chcemy po prostu dodatkowe oznakowanie tutaj dostawić. Budowa odcinka Krajowej 7 ma zakończyć się za rok, ale czy państwu Rutkowskim starczy sił? Jak patrzę na stanowisko Generalnej Dyrekcji. Z przerażeniem, bo tak jak powtarzam, że po części potrafię zrozumieć, ale tylko zrozumieć, tok postępowania firmy prywatnej, tak, Budimex, bo to właściciel i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie potrafię zrozumieć postępowania tych ludzi z Generalnej Dyrekcji. Państwowa instytucja. Nie można się tylko i wyłącznie oprzeć na paragrafach, tak jak tu któryś z panów wicedyrektorów czy mówił, bo paragraf. Gdzie są ludzie w tym wszystkim? No Boga. To zaczyna się robić przerażające.